Witajcie. Jest na moim kanale trochę filmów o tematyce harcerskiej, w sumie nie tylko harcerskiej, bo pokazuję też ciekawe miejsca w Częstochowie, czy w okolicach na razie Częstochowy. W perspektywie myślę, że uda mi się gdzieś pojechać, więc też to coś nagram. Czy jest też tematyka katyńska, jeżeli więc Was interesuje taka tematyka historyczno-turystyczna, szeroko pojęta, to zapraszam do obejrzenia mojego kanału, pozostania na nim. Każdy tutaj też z Was jest mile widziany, tak jako mój widz. A dzisiaj chcę Wam opowiedzieć kilka słów o grupie w harcerstwie, która nosi miano harcerzy starszych. Harcerze starsi to grupa członkowska w kilku organizacjach harcerskich i w Związku Harcerstwa Polskiego grupa ta obejmuje młodzież klas byłego gimnazjum, czyli mającą 13-16 lat i przed wprowadzeniem obowiązującego podziału metodycznego w ZHP, czyli do końca roku harcerskiego 2002-2003, nazwą harcerz starszy określano członków organizacji w wieku obecnych wędrowników, czyli członków organizacji powyżej 16 roku życia. I podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy i harcerek starszych jest drużyna starszo-harcerska, chociaż zdarza się, że harcerze starsi, czyli ci, którzy mają te 13-16 lat, są w drużynie z harcerzami 10-11-12-letnimi. Nie zawsze w jednym zastępie, ale no tak się zdarza. Harcerze starsi zdobywają następujące stopnie harcerskie: odkrywca dla chłopców i pionierka dla dziewcząt oraz ćwik też dla chłopców i samarytanka dla dziewcząt. W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej harcerzem starszym jest pełnoletni harcerz, który nie jest instruktorem. Podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy starszych w tym przypadku jest krąg starszo-harcerski. I o ile w ZHP drużyny starszo-harcerskie mogą być koedukacyjne, i tak w ZHR krąg starszo-harcerski nie jest koedukacyjny, czyli w ZHR są albo dziewczęta, albo chłopcy jako pion metodyczny. A jeśli Wy jesteście z jakiejś innej organizacji harcerskiej niż ZHP czy ZHR, bo ja też mogę mówić o moim doświadczeniu w ZHP czy ZHR, to dajcie znać w komentarzach, jak to u Was w Waszej organizacji wygląda harcerstwo starsze. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. I do zobaczenia. Czuwaj.